jeżeli chodzi o teraz przerwę, jak długo, kiedy wracacie do treningów? 2,5 no, tygodnia przerwy, tutaj, czy tutaj chyba nie wiem, niewiele mogę powiedzieć na tą chwilę, bo tak naprawdę umowa moja się kończy jako trenera 30 czerwca i co będzie dalej, ciężko mi tutaj gdzieś na tą chwilę powiedzieć, tak? Bo jeszcze gdzieś rozmów konkretnych nie sfinalizowaliśmy, więc zregenerować się teraz chcemy, odpocząć, spędzić ten czas. Właśnie poświęcić go na odpoczynek, na regenerację, na trochę nabranie nowej energii i na pewno tutaj bardzo silna drużyna będzie chciała się stworzyć, będziemy chcieli, żeby tutaj od początku mocno przystąpić do okresu przygotowawczego. Myślę, że to będzie na początku lipca, bo z reguły tak jest, tak, ale jak mówię, takie personalne decyzje jeszcze jakby nie zapadły. No może już pomijając fakt, że tego 30 czerwca 5 sparingów czy więcej jest zaplanowanych, tak jak już pewnie trener może ustawił? Bodajże 5. No to na pewno planowaliśmy, bo tutaj takie rzeczy już się załatwia troszkę wcześniej, tak, a nawet jak tutaj będzie jakaś zmiana na stanowisku trenera czy zawodników, no to te sparingi będą i myślę, a jeżeli to nie tajemnica, to z kim? Bo już dowiedzieliśmy się, że z Pelikanem, tylko tutaj trwa negocjacja, gdzie? Na pewno Jagiellonia jest, na pewno jest Polonia Warszawa, z tego co pamiętam, Sulejówek chyba, tak, Wiktora Sulejówek to 3, tak, Pelikan 4 i wydaje mi się, że jeszcze jakiś, okay. Miejsca wypadły mi teraz z głowy. Nie ma problemu, żeby nie było. To jest chyba najważniejsze. To jeszcze raz gratulacje. Dzięki. Odpoczynku. Wszystkiego dobrego. Od piłki.